Sobór w Nicei, rok 324. Cesarz Konstantyn ustala tekst wyznania wiary. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest światłością ze światłości, który został zrodzony, a nie stworzony, jest współistotny Ojcu. Kiedy chrześcijaństwo związało się z państwem, zdobyło monopol, stało się zupełnie inne. Triumfowało, odnosiło sukcesy. Ale związany z aparatem władzy Kościół popełniał zbrodnie, które przez 300 poprzednich lat wypominał innym. Zaczęły się prześladowania, zabójstwa z powodu religii. Kościół stał się instytucją hierarchiczną, opresywną. Można bronić go, mówiąc, w interesie mas konkretne wyznanie jest na nich wymuszane. Nie jest to chyba najlepsza droga. Kiedy Konstantyn przyjął nową wiarę, przekazał rzymskim kościołom świętego Piotra i świętego Jana na Lateranie posągi naturalnej wielkości apostołów i Chrystusa. Wkrótce kościoły zaczęły przypominać pogańskie świątynie. To tylko jeden ze skarbów, jakie Kościół otrzymał w IV wieku. Czy Kościół uległ korupcji? Tak. Czy zachował tak podkreślany na początku szacunek dla ubóstwa? Tak. Z jednej strony byli w nim ubodzy, ascetyczni mnisi, z drugiej zaś bogaci biskupi. Ale najpobożniejsi spośród nich nie zapominali o miłosierdziu. W kościele pojawił się rozłam, wewnętrzne napięcie. Jezus nie zorganizował instytucji kościoła. Nie zostawił instrukcji w tej materii. To późniejsze legendy. Podkreślały znaczenie kościoła katolickiego. Niemożliwe, by Jezus, prosty człowiek z Galilei, zorganizował Kościół powszechny. Chwileczkę. A przekazanie władzy Piotrowi? To także legenda. Nie ma jej w Nowym Testamencie. Tak jak daru Konstantyna. I to jest legenda. W średniowieczu dostojnicy kościoła twierdzili, że Konstantyn spisał ten dokument na łożu śmierci. Oddaję wam we władanie moje imperium. Odkrycie, że dokument był sfałszowany, stało się początkiem reformacji. Peter i ja słuchaliśmy pokonanych, tych, których zniszczono w IV wieku. Stwierdziliśmy, że przegrali bitwę. Ale chociaż władzę przejął legalistyczny Kościół rzymski, nie oznacza to, że nie mieli racji. Co się stało z pokonanymi? Wszyscy, którzy myśleli inaczej, gnostycy, poganie, zostali wygnani z imperium. Ich świątynie zburzono, filozofów zamordowano lub wygnano, książki spalono. Można by pomyśleć, że wraz z triumfem chrześcijaństwa rozpocznie się Złoty Wiek. Przeciwnie, rozpoczęły się wieki mroku i zacofania. Dopiero w renesansie, kiedy pogańskie księgi wróciły do Włoch, do Florencji, powróciły także wygnane dzieła Platona. Botticelli zaczął malować pogańskich bogów. Nastąpiło odrodzenie kultury Zachodu. Wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, nim zatriumfowało chrześcijaństwo. Historia Jezusa była pierwszym krokiem na drodze ku chrześcijaństwu, pierwszą tajemnicą. Miała wyjaśniać, na czym polega dojrzewanie duchowe. Pomóc zobaczyć Boga, ukrytego za dogmatami.
W Kościele katolickim było wielu mistyków, którzy intuicyjnie pojmowali znaczenie owej historii. Nasza kultura poprzestała jednak na dosłownej interpretacji. Zachowujemy formy, lecz nie wiemy już, co oznaczają. Kościoły pustoszeją, ludzie szukają Boga, czasem na drugiej półkuli. Nie zdają sobie sprawy, że już starożytni zmagali się z tymi kłamstwami, co oni. Niektórzy z ojców Kościoła, na przykład święty Ireneusz w swoim słynnym Pięcioksiągu, twierdzi, że gnostycy nie byli chrześcijanami, lecz heretykami. Oto jak ich opisuje. Lubili czytać i interpretować Pismo Święte. Po drugie, wierzyli intuicji, objawieniom, snom. Wierzyli, że otrzymują znaki od Boga. Po trzecie, ciągle poszukiwali. Byli otwarci na nowe doświadczenia. To samo można powiedzieć o ludziach z epoki New Age, ale filozofowie to ludzie poszukujący. Niektórzy z poszukujących dochodzą do wniosku, że ciągłość naszej tradycji kulturowej została przerwana na wiele setek lat. Współczesnemu człowiekowi trudno to wszystko zrozumieć. Drogi przyjacielu, nie ma drogi na skróty do gnozy, ani do nirwany. Wielu śmiało się ze starszego pana, ale to on miał rację. We wszystkich wielkich religiach, hinduizmie, buddyzmie, islamie, judaizmie, znajdziemy warstwę egzoteryczną, zrozumiałą dla wszystkich, i warstwę ezoteryczną, mistyczną. Nie ma jej tylko w zachodnim chrześcijaństwie. Na nieszczęście to, co dla wielu jest niezbędnym elementem ich relacji ze światem, innym wydaje się herezją lub ślepą uliczką. Wersja polska dla Planet ITI Film Studio. Tekst Wojciech Graf. Czytał Paweł Straszewski.